No dobra. Próbujemy sobie pójść. W takim razie. O, jest ładowarka. No idealnie, ktoś pomyślał. Dokładnie. Cieszę się. Dobra, ja sobie tu gdzieś tam sobie gdzieś wyznaczyłam drogę. Ciekawe, czy mi gra pozwoli tam wejść. To jest pytanie. Spróbujemy. O, od razu widać, że sam lepiej w tych buciorkach chodzi niż w tych poprzednich. Ciekawe, czy tu wyjdę. O ja, naprawdę idzie świetnie. O wiele, wiele lepiej. Tam ktoś postawił parasol przed deszczem temporalnym, więc zakładam, że da się tu wyjść. O, i postawił żyrafa. Jak miło. Możemy wejść pod temporalny. Ciekawe, czy są jakieś skrzynki, które mamy w rękach, które wymagałyby naprawy. Oj, uj, bo spadniemy. No, nawet, że chyba większość w dobrym stanie się tutaj utrzymuje. No, cześć, żyrafie. Jest jakoś wyjątkowo cicho. Ten, co ja miałam, był super głośny. Ja sobie wyznaczyłam trasę w tamtym kierunku, dlatego że w tym najprawdopodobniej spotkamy... Boję się, że spotkamy niestety wynurzonych, jakbym chciała przejść tędy. To mnie troszkę martwi. Za to z drugiej strony zastanawiam się, czy z tamtej strony też ich po prostu nie spotkamy. Czy jest sens iść w tym kierunku w ogóle? Ale sprawdzimy sobie, bo jestem ciekawa. Prawda? A, myślę, że tak, że są wszędzie. Wow, 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 nie, 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 nie. Nie, źle tu jest. Chodź, zrobimy fajne miejsce dla ludzi, którzy przyjdą. O nie, mów, że na to nie wyjdziesz. Ładnie. Jeszcze tu. No. Ekstra. Ale tam jest jeszcze wyżej. Co nie zmienia faktu, że wciąż możemy... Też co do widoków, to tutaj tak trochę słabo. Ale może jak nie pada, to są tu ładne widoki. Teraz tak, złapmy tu oddech. Ach, w takiej sytuacji chyba się nam kamień nie pokaże. No nic. Próbowaliśmy. No dobrze, słuchajcie, musiałam zrobić naprawdę króciutkie cięcie, żeby się napić wody, bo już mi zaschło tak straszliwie, że było ciężko mówić. Teraz tak, z tamtej strony mi się cała mapka zaznaczyła właśnie na czerwono-żółto. Boję się tam trochę zejść. To może jednak pójdziemy tutaj. Kurczę, tu wszędzie wygląda, jakbym miała spaść. No dobra, to jednak przejdziemy sobie z tej strony. Próbowałabym zjechać na tym naszym... na tej naszym bagażniku, ale coś się obawiam, że zabawa w ten sposób może się dosyć słabo skończyć. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że jak wjedziemy tutaj w którąś z tych skał, to nas wystrzeli w powietrze i niestety dobrze się to dla nas nie skończy. Uszkodzony pojemnik. Już uszkodzony? Czy nasza obudowa na pytach też się już zniszczyła? Aha. No i są boty. Wynurzeni. Sprawdźmy sobie ten ładunek. Pisarza. Aha, to jest jeszcze? To jeszcze. O, a gdzie mi się to tak uszkodziło? Chyba, że tak, mogłam takie podnieść w sumie. Bo taka też jest opcja, bo podnosiłam po drodze. Dobra, na razie możemy... No, to mogliśmy. Miałam mówić, że na razie możemy iść, bo Bibi śpi. A to jednak niespodzianka. Dobra, myślę, że w tamtą stronę ci przeszkadzają, tak? Już zniszczony pojemnik. A mogłam sobie stworzyć te gazy. Daleko do ciebie jest? Daleko. Kurczę, no. Gdzieś
przed nami, tak? Gdzieś obok nas. Ej, no zdecyduj się. Ciężko stwierdzić, kiedy są łapy w takiej sytuacji, bo... Bo cały czas słyszę nas chodzących po śniegu. Gdzie znów? A wiecie co? Aha. Ja chyba i tak nie mogę tworzyć rzeczy, dopóki nie jestem... Ale ta mapa już jest przydzielona do nas, prawda? Kurczę, no nie pomyślałam, mogłam zrobić zipa. Ja też jeszcze. No widzę trochę. Gdzieś się tam kręci jakaś kulka. To światło tam to jest nasz cel. Oho, z tej strony. Widzę, dobra. Pójdziemy tędy w takim razie. O, samochód. No nie, ile ich tu jest? Jeden na wprost. Na razie możemy iść. Ja znowu przed nami. Tam. A, tam idzie, patrzcie. Tu jednak widać łapy, jak idą. Tam chyba poszedł ten, co go stąd odstraszyliśmy. No nie, gadajcie. I podoba mi się, że oboje zmierzamy w tym samym kierunku. Koniec? No i dobra. Niech sobie tam siedzi. Do niego jest jeszcze kawał drogi, a nam się strasznie niebezpiecznie. 100% uszkodzenia, zaraz nam deszcz zacznie psuć. Tam u góry gdzieś, tak? To pójdziemy na wprost. Ale no nie wiem. Zaraz, bo... Zaraz, bo ja chciałam iść do miejsca tutaj i idę drugą stroną zupełnie. No nic, trudno. Zastanawiam się, czy coś... A, jeszcze spróbuję tu podejść jednak. Wciąż jest tutaj bliżej niż tam, więc... Próbujemy się tu jakoś dostać. Aj, no nie wzięłam. Aś podnieść ten kabel, bo dlaczego wygląda, że z niego... O! Prywatna tęcza znowu. No nie mów, że jest jeden dokładnie w tym miejscu, gdzie chcemy iść. Jak to jest? Ja go nie widzę, ale wierzę ci. Wierzę ci, że on tam pod nami siedzi, także... O kurka! Weź tu teraz zejdź na dół. Tak, no rozumiem, że... Jest, widzę go. Próbuję iść jak najciszej potrafię. Musimy jakoś tu w końcu zejść. Nie zejść. Właściwie to iść dalej? Nie, zaraz, stop, chwila, bo się pogubiłam. Nie, dobrze, iść w tamtym kierunku. To nie zejść, tylko iść dalej. Oczywiście. Dobra, malec wciąż pokazuje do tyłu. To mnie cieszy, dlatego sobie tu pozwolę iść szybciej. Bo jest... A nie, zaraz się będzie odwracał, bo z tamtej strony też są. No nie wierzę. Co za teren. No na razie pokazał, że koniec, ale zaraz się tutaj odwróci i znowu wyjdzie biedny, bo już widać po tych czarnych smugach. I się cieszę.
bym się cieszyła. Wow, wow, spokojnie. Ale obawiam się, że... O, jesteśmy już przy tym? Na miejscu? To jest smoła czy woda? Z góry na mapie wygląda zupełnie inaczej. A jest serduszko jednak. Widać serduszko. A jest. No i co my tu mamy? To miejsce mnie bardzo interesuje. Chciałabym to sprawdzić. Czy da się tu przejść? Oić? Da się, dobra. Labo. Laboratorium. Hertmana? Zaraz, bo ja nie doczytałam do końca, bo się tak skupiłam nad jakimś widokiem, że... Czy tam było napisane, że to jest labo naszego gościa? O kurczę! Czy on tutaj naprawdę siedzi na stałe? Jak tu jest fajnie, w ogóle... Jaka przestrzeń ciekawa. Tam też są schody w tamtą stronę. Ktoś tu sobie żyje. Kominek? Palarnia? Kominek! O jacie! Czekaj, nie no, wyrzuć ten granat z ręki. Prywatna szafka, to żeby sobie coś w niej zostawić, ale... Gdzie my jesteśmy? Czaszki. Kamienie. Są jakieś drzwi. Ale o! Widzę, że opcja z otwarciem drzwi może być kiedyś dostępna. W ogóle po czym my tu chodzimy? Po jakichś poduszkach? A, no, sam się troszkę zmęczył. No nie dziwię się w sumie, szliśmy przez ten cały śnieg. Napij się odrobinę, zawsze to coś. No, dzieło sztuki, godne gry. Naprawdę nie mogę tutaj z nim porozmawiać? Sam na coś popatrzę. Nie wiem na co, ale zatrzymał się na chwilkę prawie. A tutaj balkon i wyjście jeszcze wyżej. Kurczę. Teraz czy ja nie miałam paczki do... A nie, bo to nie, bo to do doktora miałam paczkę, nie tutaj. Czy to jest gorące źródło? Ojej, możemy to popsuć. Możemy wrzucić do basenu? Możemy. To jest gorące źródło. Tak. Jak ładnie. Spa. Pokrzepienie. To jacuzzi z ładnym widokiem zostało zbudowane zgodnie z wytycznymi Hertmana. Woda w nim jest przesycona różnorodnymi związkami chemicznymi, które są nie tylko korzystne dla ciała, ale ponoć przywracają kondycję oraz wlewają nieco ciepła do serca i duszy. Czy ten malec tańczy? No to trafiliśmy w naprawdę fajne miejsce. Mało, że widok piękny tam. Ten się cieszy, mały też. Idziesz spać? A nie pływasz sobie? I sobie poprzednio pływał. Hej, będziesz spał teraz? Tak ciepło? I wygodnie? A jednak. Jest i nasz pływak mały. Tak, jeden pływa, drugi się... Drugi się kąpie. Wszyscy zadowoleni.
To pośpiewaliśmy to też nasze. Nie, no wygodnie. Elegancko, powiem wam. Ech, nice. Ja to tak, widoki to tu są... Widoki owszem, ale ja tutaj rzucę tego malucha. Tu jest też dosyć ciekawie. Widzicie, sam się odwraca i patrzy tam do siebie. Zawsze się zastanawiałam, w jakim celu i co zwraca jego uwagę. Zastanawiam się jeszcze, czy to labo jest miejscem, do którego nas w przyszłości wyślą. Czy niekoniecznie. Czy znaleźliśmy coś ciekawego. Ale jakoś to jest główna, jedna z tych postaci takich głównych, która z nami współpracuje. Coś mi mówi, że to jest miejsce, do którego by nas przysłali, tak czy inaczej. No dobra. Jestem trochę zdezorientowana, o co tu chodzi. Ale nie będę narzekać, podoba mi się. Rozumiem, że tu można posiedzieć i podglądać ludzi, którzy na dole się kąpią. Ale tu jest ładnie. Właściwie przeszłabym się tam przy tym jeziorku. Zobaczyć, czy nie kryje się tam coś ciekawego. Bo skoro to jest labo kogoś tak istotnego jak nasz Batman, może jest tu gdzieś... dobra. Może jest tu gdzieś nośnik danych. Szkoda, że nie możemy tutaj z nikim porozmawiać. Na razie. Tu nie mamy nic. Nic dla niego. Jak to jest opisane w ogóle na tym? Tak, tak jest opisane, ale to. Tu chyba nie ma wynurzonych, więc możemy się spokojnie przejść. O, kryształ wyrósł na schodach. Czyli, że bywa tu deszcz. No dobra. Czyli, że bywa. Da się tu przejść tak przy samym brzegu? Wiecie, o co chodzi, tak spacerować brzegiem. Wow, 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 wow. No. No nie wiem. Te góry nie są jakoś specjalnie wygodne do chodzenia. Czy tam jest coś w wodzie? Ryby są w wodzie. Czyli to jest woda. Nice. Dobra, myślę, że jeszcze tu kiedyś wrócimy. Na pewno tu jeszcze kiedyś wrócimy. Lekarz. Ruszmy sobie tropem teraz. Tym tutaj. A ja to jezioro zbadam może jak będę... Ach, tu nie ma przejścia. Ja to jezioro zbadam później już sama, jak będę sobie grać. Może się okazać, że kryje się tutaj coś ciekawego. Martwi mnie to, że nic tu nie mogliśmy zrobić, więc nie mogłam sobie wykonać tego sprayu. To nasza prywatna tęcza. O, jest... No dobra, widzę, że jest... Gdzieś, ale to chyba jest daleko. To nie jest aż tak daleko. Nie jest aż tak źle. Przejdziemy z tej strony, tak jak jest drabina. Pytanie, czy to jest dobry pomysł? Myślę, że można spokojnie tędy iść. Problem w tym, że bateria nam się kończy. I tak jak wspominałam wcześniej, idziemy wciąż razem, dlatego że to są miejsca, których jeszcze nie widzieliśmy, więc takie chciałabym odkrywać z wami wspólnie, oczywiście. Przy Hartmanie powinniśmy mieć już full gwiazdy. Wow, 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 wow. Tak, co prawda... Ja tutaj... Zaraz.
Musimy sobie zaktualizować troszkę naszą trasę wycieczki, bo trzeba zejść na dół. Zobaczymy, czy mnie tutaj gra przepuści. Bo te góry nie są zbyt fajne. Trzeba przyznać. No tak, czyli przy Hetmanie chyba nie mogłam niczego budować, nawet jakbym bardzo chciała. Bo on jest poza siecią. Oj. A jak tu zejść? Wolałabym nie skakać. No nic, spróbujemy może iść dalej. Gorzej, jak nam się tu zaraz skała skończy. A propos. A. Niedobrze. Źle się tędy chodzi wszędzie. Jak tu zejść? Do zrobienia sobie większej krzywdy. To jest troszkę za wysoko, żeby spaść i nie zniszczyć sprzętu, który mamy na sobie. Z rzeczy, które mamy, żadna nas niestety nie ratuje. Jeżeli chodzi o zejście, tam jest lina, ale tam, jakbym do niej doszła, to już bym mogła zejść tak czy inaczej. Kurczę. To znaczy, ja wiem, że my możemy sobie sprawdzić, tak, góry, jak one wyglądają, ale jesteśmy w tak strategicznym miejscu, że tutaj też nie do końca w sumie możemy sobie to sprawdzić, wiecie? Chciałabym chyba przejść naokoło z tyłu tej góry. Spróbujemy. Zobaczymy, czy pozwoli nam ona zejść z drugiej strony. Ale to chyba jeszcze troszkę dalej. A nie, w sumie tędy już moglibyśmy spróbować przejść. Kto wie, kto wie. Może to jest dobre miejsce na zejście. Trochę stromo, boję się tędy schodzić. Będziemy musieli iść powoli. Niby niebieskie i żółte, ale nie ufam im. Widzicie? Ale zeszliśmy na dół. Może zjedziemy sobie tak na sam dół? Jedziemy powoli. Oj! Skończyło się powoli. Ej, no ładnie poszło, nic się nie powinno uszkodzić, no co wy? A, tu całe? A, to tak jak było, nieźle. Tu powinien być znak zjeżdżalnia. Nie wiem, czy takie są dostępne w grze. No nie wiem, czy przejdziemy tam po skałach. Tam się nie da zejść. Zdecydowanie się nie da. Gdzie my wróciliśmy z powrotem? Nie, ale tu jest jakiś budynek? Znowu? Czy aż tak daleko sięgają budynki tych mieszkańców? Tu, wow. To nie jest dobre miejsce do zejścia. Oja, co się tutaj w ogóle dzieje? Wy jak wy w ogóle wchodzicie, moi drodzy? Ach, widzicie, trochę widać ten budynek, jak się tak przyjrzeć. Nie no, ten lekarz, to on w ogóle mieszka w jakimś miejscu takim. Albo inaczej, Hartmann mieszka w takim miejscu, że ja dziękuję. Tam nie zejdziemy. Nie mamy drabiny ani nic, po czym moglibyśmy zejść. Tutaj gra nam też nie oferuje zejścia wcale. Chyba, że chcielibyśmy wpaść do wody. Tutaj, no niby jest miejsce, na które można by wskoczyć. To co, zaryzykujemy i spróbujemy? Nie było tak źle. Nawet, że się udało. Tylko pytanie, co dalej? Tam jest kolejny. Tam jest drabina, co mnie cieszy. I to bardzo. Ale, a, drabina jest na budynek. No to też mi coś. No
Rozumiem, że tędy skakaliście na dół, tak? Po trochu. No i po co ta drabina na górę? Tam nie wygląda, żeby się coś kryło. Powiem wam, że te miejsca są naprawdę... Lekarz. No widzę, gada na dole, ale weźcie się teraz do niego dostańcie jakoś. Tak, on jest dosłownie rzut beretem od naszej lokacji z tej strony. Tak, dosłownie rzut beretem, więc jakbym przeszła tędy naokoło, to by była prawdopodobnie najbezpieczniejsza droga. No, chyba tak zrobimy. Deszcz a jak od was zejść na dół? Tędy. Deszcz przestał padać. Przebiegniemy sobie tutaj dookoła. Weźmiemy z naszej prywatnej skrzynki, co nam dali. Aha. Jak wy tędy schodzicie do siebie, ludzie? No i deszcz zaczął padać. Jest tu gdzieś normalne zejście? No tak... No i... W sumie... Tu jak zeskoczę, to skończy się wiele. Ja tu też nie wiem, co zrobić. O, okej. Wiecie co, niektóre miejsca czasem, w które wejdę, to są po prostu niesamowite. Zrobiliśmy sobie krzywdę. Ciekawe, jak bardzo na tym ucierpiał nasz towar. Teraz sprawdzimy, ale uspokoimy Bibika, bo już wpadliśmy do śniegu. Musisz się jeszcze nauczyć. Nie, jeszcze nie koniec. Maskaj go tam. No, o. Jeszcze płacze. No, już prawie. Już prawie. Już prawie. Już. Cieszę się. Boję się sprawdzić, jak się te sprężyny tam, jak one to odczuły. 19%. No, trudno. To jest chyba najgorszy jak do tej pory efekt mojego upadku. Jeszcze mi się do tej pory taki słaby nie trafił, ale myślałam, że tam zjedziemy od początku, a nie będziemy tak spadać dziwnie. W ogóle, ale wy jesteście połączeni. Wcale nie jesteście połączeni. Jak to ma przejść? Nijak. Dobrze. Weszliśmy ze śniegu na trawnik. I odwrotnie. Oni tą smołę chcieli powstrzymać. W sumie teraz już rozumiem. Okrągły kamień. Prawie okrągły, mogę go zrzucić. Próbowałam. Znowu niby przestało padać. Ale... Oni się tak zdecydować nie mogą, czy nas dać do tej sieci, czy nas nie dać do tej sieci. No nic, chodźmy zabrać sobie nasze rzeczy. No i tędy będzie najlepiej lecieć, bo... O, smoła. Nie zauważyłam jej tam po drodze. Jakiś cień? Kamienia jakiegoś pewnie, co? Bardzo możliwe. Rozumiem, że oni chcą wysadzić i zrobić coś, żeby ta broń cała, ta bomba, którą tu wnieśliśmy, powstrzymała tę żywicę od rozprzestrzeniania się. Jest, dobra, nasza prywatna szafka. Buty Bridges mi są niepotrzebne. Drabiny się przydadzą i zaczepy... Mogłam to wziąć od razu? Mogłam. To nie wzięłam. Teraz to bardziej na przerobienie by mi się przydały. Co to za lak? Co to za lagi? Za dużo śniegu? Za dużo śniegu. Czy jest tu jakiś pojazd?
Nie, mój stoi kawał drogi stąd. Ty jesteś, widzę, w ogóle jeszcze nieruszony. To znaczy, na razie jest nieruszony. Tak naprawdę to nie do końca wiadomo. No dobra. Będziemy lecieć z tej strony jednak do doktora. To będzie długi odcinek. Zdecydowanie długi. Tak, już go nawet widać. Tam jest most. Czy on jest... rzeczywiście u góry, czy na dole? Ten nasz most. No to jakby trochę na dole. A nie, dobra. Jesteśmy na dobrej wysokości. To dobrze, bo już się zaczynam obawiać. No i jak ja chciałam stamtąd z góry zejść, to ja sobie w ogóle myślałam. No cóż. Chciałam dać lajka, ale nie trafiłam. Może z tej strony? O. Pięknie. Mam dla ciebie przesyłkę. Jakbyś tak wziął i się od razu przyłączył do sieci, fajnie by było. Trochę się zniszczyła. Spadliśmy z góry. No dobrze, może nie odwracał na drugą stronę. There's something I've been meaning to ask. Would you help me join the UCA? If me being a part of it ensures more people get the medical attention they require, then it's well worth the hassle. Jaki fajny fragment, aż do Herdmana. Tylko jeziorko nie do końca nam się pojawiło. To znaczy spa. Lekarz. Nagle pojawiło się sporo znaków. Thank you for that. I might not be as young as I once was, but I've still got plenty to offer. Oh, by the way, I came across something I thought you might find useful. You're more than welcome to it. Moja manierka została ulepszona do poziomu drugiego. Zapewnia napój Monster Energy, dzięki czemu przywraca więcej kondycji niż manierka na poziomie pierwszym. Your deliveries have saved lives. And, as you know, every life that's saved is one fewer BT to deal with. Which in the long run means even more lives are saved. Please, don't give up. No matter how difficult it may become, I implore you. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. No. Dobra, wpadły nam maile. Dwa. Ale to już sobie przeczytamy w kolejnym odcinku, bo tutaj już mamy dużo czasu na nagraniu. Także ja sobie od nich tutaj wezmę jakieś zlecenie. Odpocznę odrobinę również. Poszukam ładowarki, bo gdzieś tu pewnie na zewnątrz jest. Po chwili jak wchodzimy w kupidową właśnie sieć, to się pojawiają. Także dziękuję Wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!